odcinku. Yamaha Kodziak. Z nami właściciel tego tu sprzętu. Siemanko. Siema, Miłosz. Miłoszu, opowiedz nam o tym sprzęcie, co tu masz. Awarie, usterki, wady, zalety. Polecasz, nie polecasz. Co tu masz? Yamaha Kodiak, 2019 rok, ale wersja z 2020. Zarejestrowany jest na 2019, ale modelowo jest to 2020 rok. 700 z tym silnikiem 686, tak. Czyli nie od Subaru. Nie od Subaru, tylko tym wcześniejszym. Podobno lepszym. No. Wcześniejszego nie miałem, to nie powiem, ale jakieś tam wady swoje podobno tak. miał. Tamto, teoretycznie z tego co wiemy, co tamto brało oleje, różne swoje widzicielstwa, tak. No i jest to najbogatsza wersja, jaka była dostępna. Ona jest wersją camo. Za ten kolor trzeba było tam niby dopłacić? Tak, to jest... specjalna dopłata i on jest chyba, on był najdroższy, aczkolwiek jak ja go kupowałem, to była wersja demo stworzona na targi poznańskie dla leśniczych. Ona miała jeszcze wyposażenie, było specjalny uchwyt na broń, a dodatkowo jakieś saperki, nie saperki, takie różne gadżety. No. Oni to, i dodatkowo jeszcze dostałem taką osłonę, którą zdemontowałem, ale fajna sprawa na jakieś dłuższe trasy, na przejazdy, no bo to zimne powietrze w ogóle nie zmuła się. Tak, no bo tak naprawdę aż ponad głowę ochrania to ten owiew jakby powietrza, nie? No i co tu więcej o nim powiedzieć? No. Jeśli chodzi o Yamaha Kodiak, to właśnie powiedziałeś, że to jest najbogatsza wersja, bo można ją kupić w sumie Kodiaka. Totalnie gołego. I wtedy co ma? No tak naprawdę ma napęd tylko na 4 koła. I załączone jeszcze na lince z tego co słyszałem. Chyba tak, ale i na pewno bez blokady przedniej. I tak, z tego co ja widziałem, to chyba nawet na lince był załączony coś dziwnego, tak? Tak. Ty właśnie masz już normalny, tak jak w Gryzlaku, czyli zapęd normalny w guzika załączony na 4, normalna blokada, czyli to samo wszystko co jest z Gryzleka wzięte. Dokładnie tak. Tylko tyle, że po prostu to jest Kodiak. Znaczy różnice między, aktualnie różnice między nowym Gryzli a nowym Kodiakiem to jest szerokość, wysokość, ale to są nieznaczne wartości. I skrzynia biegów. No i tylny dyfer. Nie, podobny jest ten sam. No ale ty masz hamulec wewnętrzny, Grizzly ma też już, tak? Znaczy Grizzly nie, Grizzly ma tarczowy. To jest wyprowadzenie pod to wszystko. Jak ktoś chciał, to może sobie może zamontować. Ja aczkolwiek uważam, że no nie wiem, no kwestia po prostu kto co potrzebuje. Ja w terenie naprawdę mi ten hamulec wystarcza. No bo przede wszystkim. Ale jedna rzecz, bo tylny hamulec nie jest hydrauliczny. Jest blokowany dyfer. Tak, ale jest na lince. Na lince jak w rowerze. I tam po prostu on w środku blokuje po prostu tą tarczki, on w ten sposób. To jest fajna rzecz, szczególnie jeździ się dużo po błocie, bo wtedy zawsze masz ten hamulec, tak? Bo nie zabrudzimy hamulca, którego po prostu kurde nie widzimy fizycznie, bo jest w środku, tak? Więc to jest duży plus. Jedyne co, trochę trzeba mieć siły też. Znaczy nie, właśnie nie. On bardzo dobrze działa. Szybko łapał. Szybko. No, znaczy ogólnie w terenie, wiesz, jak masz rękawiczki i wszystko, to... To też, inaczej się chwyta. Tak, inaczej to wszystko czujesz. Znaczy fajnie, że to jest rozdzielone, bo ty masz dwie klanki, masz rozdzielone przód, masz rozdzielone tył. A oprócz tego w nodze jest na 4, nie? Aha, no to noga, czyli tył. Noga hamuje. Aha, bo jest podczepiona linką też do tego. Czyli masz wszystko, co potrzeba, oczywiście. Tak? Jeśli o hamowanie. A jeżeli ktoś by bardzo chciał, no to może sobie zmienić, no bo wystarczy tylko dołożyć sobie tą pompkę. No i wtedy... Tak. I tam wszystko jest przygotowane pod to, aczkolwiek no mi w ogóle nie jest potrzebny jakby ten hamulec tarczowy. Przynajmniej trzeba kocką kuwać. No to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, że faktycznie się nie syfi ten hamulec. A wielokrotnie jak wyjeżdżaliśmy z jakiegoś terenu i na przykład jak byliśmy na rajdzie, byłem mocno rozpędzony, wcisnąłem hamulec przedni. A ta nie ma. No. Bo było błoto i niestety się ślizgało. No, to jest, i to... trzeba ileś razy nacisnąć, żeby ten hamulec zaczął pewnie pracować. No. A tutaj w każdym momencie, kiedy chcemy, ten hamulec tak naprawdę działa w 100%. No i druga sprawa jest taka, że przez to, że nie jest on tarczowy, może jest trochę słabszy, aczkolwiek jak go wcisnę na maksa, no to normalnie mi blokuje, ale przy dużych zjazdach pionowych praktycznie w dół, robi mega robotę, nie? Bo te koła się cały czas jakby delikatnie kręcą, nie mamy tego poślizgu. Nie ma poślizgu. Powiedz mi tak, jeśli chodzi, zacznijmy może tak, od awarii przede wszystkim, tak? No bo ty miałeś nie awarię. Jedną. Jedną, na 1500 km, bo tyle ma przejechane, ma ile tam tych godzin? 114. No to był problem z... statorem. Tak, statorem, stator. Czyli czujnik położenia wału. Czujnik położenia wału w statorze to tam jest, tak? Tak, tak. Ogólnie sama jakby część się nie zepsuła, tylko zepsuła się kostka elektryczna. Aha. Czyli prawdopodobnie albo ją źle poskładali,
Ale no, nie było to uszkodzenie mechaniczne w sensie jakby tej głównej części, tylko prąd po prostu. Prąd. Nie było jakby dobrego przepływu prądu. No. Zrobili to na gwarancji. Ale też nie było łatwo. No, ogólnie serwis, który, z którego jakby salon, z którego kupowałem, no chyba dopiero zaczynają i mało rzeczy wiedzą na temat tego, co sprzedają. Mm. Może mają większą wiedzę na temat motorów, no bo motor to jest... No, motory są, tak, motocykl, no, to więcej. Mają bardzo szeroką gamę, jeżeli chodzi o produkty, no bo mają i skutery wodne, kłady, skutery zwykłe, krosówki, szosówki, wszystko tam praktycznie możemy kupić, ale jeżeli chodzi o serwis... Kuleje trochę. Trochę kuleje. Mogliby się trochę bardziej dokształcić, przede wszystkim do procedur związanych z gwarancyjnymi naprawami i tak dalej. No bo niestety musiałeś trochę powalczyć, żeby to zrobili. Znaczy no... Tak, tak. Tak można to określić, no bo... No nie do końca było to dla nich jakby... Jasne, że to... Jasne, że oni to muszą zrobić w ramach gwarancji. O, może tak. Ale później jak już chwilę pogadaliśmy... Jest, no, tak, perswazji. Tak. Siła perswazji, pamiętajcie. Lekka perswazja i stwierdzili, że faktycznie no... Chyba to jest ich błąd, nie? No. No bo to mi się wydarzyło, gdzie on miał chyba 1000 km. 1000 km. Jest praktycznie no nowy kład. Nowy sprzęt, dokładnie. Powiedz mi, co ty w nim zmodyfikowałeś, co podokładałeś? Żeby ten kład zaczął jeździć tak, jak aktualnie jeździ, a wydaje mi się, że jeździ dobrze, no to parę rzeczy trzeba było zrobić. Przede wszystkim wymienić sprzęgło na sportowe. Ale zanim to zrobić, jeszcze mieliś, bo oryginalnie one wychodzą z blokadą. Tak. Do 60 metrów. Tak, do 60 km elektroniczna blokada, czyli tam jakieś okablowanie, jakieś kostki. I to wymienili, to zrobili w tym serwisie. Tak, to zdejmowałem w serwisie i co ciekawe, prawie to 4 godziny trwało. No cały dzień musiał kład stać, no bo cały przód trzeba było rozebrać. No. I dali mi taką wiązkę kabli z jakimiś modułami, które były gdzieś tam powpinane. I to była ta blokada elektroniczna. Konkretna blokada. Konkretna. Kaganiec był konkretny. Następną kwestią było zawiezienie go do ciebie i modyfikacja już taka, można powiedzieć, głębsza. Inaczej, szukaliśmy pierwszej przyczyny, dlaczego ten silnik, który moim zdaniem jest to jest najlepszy silnik w Gryzlaku, ten 686, to no nie jechał tak jak powinien, no bo mieliśmy przykład prosty. Ta sama górka, to Polaris 570 seryjny cię objeżdżał. Tak, tak. A ty gdzie masz 700? Wszyscy cię objeżdżali. No po prostu to jakiś dramat był, nie? Szybciej byś biegł niż jakby wjechał. Bo widać, że po prostu kład się cholernie męczy. No i okazało się, że... Sprzęgło. Nie, jest ta blokada jeszcze w tym. Ale tak, najpierw wymieniliśmy sprzęgło i sprzęgło już zrobiło. A później przyjechaliśmy do ciebie i zaczęliśmy go męczyć i ja cały czas mówiłem, że coś jest nie tak, nie? I tutaj się okazało, jak mamy gaz. Tak. Manetka gazu? Tak, zaczęliśmy sobie rozkręcać wszystko po kolei. Tak. I nie mogliśmy dojść, dlaczego on się dalej nie wkręca w te wysokie obroty. Nie było takiego wycia jakby górnego. No i się okazało, że na pokrywie, tak? To była pokrywa... To była pokrywka przepustnicy. Taki pin, pręt metalowy, pin bym to nazwał, coś takiego zrobione. Chyba nawet gdzieś masz tego zdjęcie, chyba gdzieś jeszcze miałeś, tak, chyba, tak, nie? Możemy to wrzucimy to. No i to była blokada. To była blokada mechaniczna, czyli prosto, tak naprawdę ten kład ma dwie blokady. Elektroniczną i mechaniczną. Ta mechaniczna to typowo, bo wie, to tak jak wydaje mi się, że ona była zrobiona pod emisję spalin, nie? No, żeby po prostu ograniczyć, żeby na obrotach maksymalnie się nie wkręcał. Bo kciuk miał ile jeszcze tam zapasów? Z 2 cm? Nie, no, ale z kilka... No tam parę było, tam było sporo. Do centymetra. Do centymetra, to trzeba było widać, że... A ten centymetr jest naprawdę kluczowy. To najważniejszy ten centymetr, nie? Tak, no i po tych zabiegach jakby... A, jeszcze filtr powietrza. Filtr powietrza rzuciliśmy, tak. I z takich przeróbek tych mechanicznych już nic. No i no jeszcze był Shimod, czyli jeszcze jest podkładka. Shimoda jeszcze wsadziliśmy. Czyli mamy odblokowanie całkowite, jedna i druga blokada, założenie sportowego sprzęgła, sportowe. Tylko trzeba dodać, że ta blokada, jakby ten dzyndzel metalowy, tak, to nikt o tym nie wie. Nikt o tym nie wiedział i nie mówi, tak, że tam jest to. Podejrzewam, że większość Yamah, nie wiem czy to teraz jakby jest to robione, ale pewnie może tak. Starsze. Też nie mają. Tak. Warto by było to weźcie sobie, ściągnąć, bo... Jak będziecie po prostu, zwróćcie uwagę, czy po prostu manetka od gazu dochodzi do końca, do miejsca, gdzie tu jest blokada do końca. Czy po prostu widzicie, czy jest jeszcze przerwa. Jeżeli jest jeszcze, zostaje wam przerwa, no to oznacza to, albo macie tu wkręconą śrubkę blokującą, lub macie ten pin na dole. Jeżeli to macie na to... Po drodze nigdzie na lince nic nie znaleźliśmy. Po drodze na lince nic nie było, nie? Ale mała pierdoła dużo zmieniła kładę, nie? No kład aktualnie, no przy mojej masie, a mam... mocno ponad 100, wchodzi na nie koło. Nie wchodźmy szczegóły. wchodzi na koło i tak. Naprawdę robi mega robotę. Fajnie. Nawet trzeba w terenie uważać, jeżeli jesteśmy przy górce, gdzie jakby z dołu się rozpędzamy, tak, to można się zdziwić, bo... Może za dużymi mocy to i kołka może zrobić. Nie? Przede wszystkim tak, co zrobiłeś, to widzę, że masz założoną dystansę.
Tak, zostały założone dystanse i przede wszystkim zostały też zmienione koła. To może kierownicę skręcimy. O. Bo seryjnie, nie wiem czy to będzie widać. Będzie widać. No. Seryjnie koła były tutaj dwunastki. No i wyglądał... Obleśnie. No obleśnie to raz, dwa, no te koła w ogóle się do niczego nie nadawały. Więc założone zostały koła czternastki. I dodatkowo zostały dołożone dystanse, które tu masz oponę 27 cali. Tak. Ta opona nie jest lekka, a ten kładca robi z nią co chce. Po prostu daje radę ogarnia to bez problemu. Same opony już dużo zmieniły, bo wcześniej on stał na, jak one się nazywały, Zille. Na Zillach stał, no. I on wtedy nie miał dystansów. Nie miał. I same Zille plus te felgi zrobiły dużą robotę, względem jakby poszerzenia go. Na Zillach był szerszy, bo miał 140 cm, no. Czyli teoretycznie niż Polarisy. Aktualnie są te Road Guardiery. Tak. I on ma 130 chyba 8. Coś takiego, no, czyli też jest blisko tego, nie? Też jest blisko. Ale ta szerokość się dużo dała, no nie ma co ukrywać. To w ogóle bez podjazdu, nie? No. A w tamtym momencie, jak kład nie miał tych przeróbek związanych z kołami, z dystansami, no to strach było tym jeździć, nie? No. Każde jakieś trawersy boczne czy coś, to, znaczy, to jest, była walka o życie. Jeden mankament to jest taki, że niestety tu nie ma zawieszenia żadnego Foxa, tylko to jest olejówka i niestety, ale... Tak. Idzie go cholernie rozbujać, dlatego... A, i też zmienialiśmy twardość zawieszenia. Tak, no maksymalnie jest podkręcony, utwardzony. To jest czyli na maks. Jakby na miękkim, to było po prostu już kanapa tak naprawdę. Na miękkim każde, przy mojej masie tak naprawdę ten kład w każdym momencie dobijał. A teraz też mi się zdarza, no to jest taki główny minus... Zawieszenie tego kłada. Jeżeli ogólnie uważam, że nie wiem, jak ktoś bardzo polubi tego kłada, tą markę i... To może się bawić przerabianiem tego zawieszenia, no ja myślę o zmianie kłada. No bo też tysiące iść po prostu. Ja chcę iść też tak jakby w tą moc, no i on gabarytami do mojej jakby postury trochę słabo leży. Tak. Aczkolwiek no... I tak zmieniłeś pod swoje gabaryty, zrobiłeś podwyższenie kierownicy. Tak, kolejną przeróbką było na mostku jakby wyniesienie o te 5 cm. I to dużo zmieniło się. Dużo też, zmieniło. Tak, bo pierwsza wygoda, druga rzecz, odeszła się kierownica przy podjazdach, żeby bardziej mogła się podociągać, więc... Kierownica, no trzeba dostosować kład pod siebie. Jeżeli ktoś jest wysoki, no to trzeba. To potrzebuje mieć wysoką kierownicę. Tutaj przy staniu tak naprawdę na wyprostowanych nogach, no tak. Musiałem być lekko podgarbiony. No, żeby to ogarnąć, nie? Było to mega niekomfortowe. Wyciągarkę widzę Super Winch. Tak, ale wyciągarka ogólnie jak ja go kupowałem, skonfigurowany był dość Super Winch, fajnie. Czy Janoszka? To jest chyba Super Winch. Nie pamiętam na cichu. Nie, tu masz Warna. To jest oryginalna Yamaha. No, Warn sygnowany Yamaha właśnie. Napisy Yamaha, no. Co ciekawe, jak go kupowałem, to on już był właśnie, tak jak mówię, no był skonfigurowany pod tamtych leśników. No to wyciągarka była już w zestawie. Osłony były w zestawie. Ta lampka była dołożona lasera. Bardzo mocna lampka, tylko ona była na tyle. Tak, to przeszliśmy na przód. Przerobiliśmy na przód. No to sama lampa, to już sporo się, ona jakby nie... 850 zł, ma lampa, nie? 4 tak naprawdę punktowa lampka. A teraz to z przodu lepiej świeci niż to oryginał sobie. Bardzo fajna sprawa, te soczewkowe lampy plus te obrysówki, to już też było w zestawie i te lampki naprawdę robią fajną robotę. Przekręcimy. Wizualnie też... Tak, też... no wizualnie bardzo ładnie, mi się też to właśnie podoba wizualnie, to trzeba przyznać. Dodatkowo miałem kufer jeszcze oryginalny od Yamahy, który jest naprzód montowany, ale go zdjęliśmy, duży, ciężki. Tak, ciężki, no. Na rajdy ok, na jakieś przeprawy, dalekie tak trasy, dalekie ok, ale jeżeli tutaj tak latamy wokół komina, no to za ciężkie to było. Za ciężkie, to bardzo dociężało. Ale kufer fajny, sam był bardzo fajny, no. Wykonanie, to trzeba przyznać, że zajebiste, nie? Naprawdę. Lusterka też były w zestawie. I też fajne są te lusterka, bo są sztywne. No bo są sztywne, tak, są sztywne składane i one widzę, że pojeżdżą. Jedno lusterko zostało... No. Przekierowane do kolegi? Nie, dałem Adrianowi. Tak, do Adriana, następna innego. No to, czyli mi urwało się od razu. Nie. Właśnie wszyscy mi mówili, że zaraz że się urwa, a nie urwało się. Oni pourywali, a moje aktualnie jest. To kierunki ty miałeś? Tak, one też były w zestawie. Ale one są fajne, bo one są giętkie fajne, tak, nie? Też obstawiali, że zaraz je zgubię. Bardzo dobrze trzymają, to są kule ładne na ledzie, więc całkiem spoko. No tą fajną wersję po prostu wziąłeś, powiedzmy szczerze, to jest bardzo dobra wersja. Ona była jakby w tą wersję najbogatszą. No dołożyłeś co? Dołożyłeś handbary? Tak, handbary dołożyłem. Nie miałem jeszcze przyjemności jakby z nich korzystać. Nie. Może to dobrze. Dołożone teraz aktualnie... Masz grzane siedzisko.
Mega, polecam. Znaczy jeszcze nie testowałem, ale... Ale wejdziecie po kupę. Tak. Wydaje no mi się, że warto. Podgrzewane manetki, oczywiście skręcone tak jak należy. Tak. No i te manetki bardzo widzę, no fajny fit mają, muszę się naprawdę bardzo konkretnie. Też pierwsze czuć, takie no, wrażenie pierwsze było, bardzo są dają. Dużo, dużo grubsze niż jakby te... Z modyfikacji jeszcze chciałem zaznaczyć, że z modyfikacji jeszcze jeśli chodzi o mechaniczne, to jeszcze za 5 wydech. Tak. Były i... przymiarki do JRWC, tak. Był założony tutaj, ten tłumik został zdjęty od razu. Za głośno. Więcej hałasu niż pożytku, aczkolwiek panowie, którzy się zajmują profesjonalnie tłumikami, dołożyli mi końcówkę samą. Tipa zawiązanego. Tak. No. I z tej średnicy tak. Zrobiliśmy gdzieś tą średnicę. No jest mega robota. Przede wszystkim kład lepiej oddycha, tak. Chodzi dużo, dużo lepiej to niż naprawdę kosiarka. Te wszystkie elementy fajnie się złożyły no, w tak. Całość, dzięki temu ten kład naprawdę no, mega się dobrze oddycha. Moim zdaniem, jeśli chodzi o skodziarko, życzę gryzlaków i tak dalej, no to dla mnie jest kozak. Powiem szczerze, no, on jest troszeczkę lżejszy chyba niż chyba na gryzlak chyba będzie, nie? Tak, niż te nowe albo poprzednie wersje to na pewno jest lżejszy, tam różnica jest chyba... Nie wiem, to trzeba spojrzeć. Mamy tam, tutaj tą tabliczkę. Tak, czekaj, spojrzymy sobie. Jest tabliczka. Mamy tabliczkę rzeczywiście. 320 kg. Tak, 320 kg. A Yamaha jest 360, 380? Nie, nie. 335? Tak. Coś takiego. To, no. Różnica, to jest niewielka różnica. No. To niewielka różnica. 335. Jeszcze sprawdzę, żeby nie było. Tak, znaczy, tak naprawdę tutaj, nie? Rama jest ta sama. No bo rama jest ta silnik sama. Jest ten sam. Tak. Zawieszenie jest... No jest inne, bo są tam są dłuższe bazaki. Tak, ale tak, są dłuższe. Ona jest szersza. On jest szerszy chyba o 2 mm albo 3. Co ty gadasz? No. Tam plastiki na pewno. Plastiki są inne. Tak, to jest właśnie ten... Plastiki, bumper przednie jest inny. Tak, tam no to jest są zabiegi no. Kosmetyczne. No, jeżeli chodzi o kwestie techniczne, no to tu jest wszystko to samo. To samo. Układ za, no, różnica jest na pewno w skrzyni biegów. Ta skrzynia biegów jakby jest przystosowana do ciężkiej pracy. Ciężkiego terenia, tak. A tamta skrzynia biegów jest pod, jakby przystosowana pod moment obrotowy. Bo moment szybciej się wkręca. I jak testowaliśmy Yamahę Grizzly, bo mamy jeszcze w ekipie starszą, to 2017 tak, rok. Też, tak. To Kodiak wystrzela od razu, no. A później Yamaha jednak go dogania i go lekko przegania, ale tak. Jest to spowodowane, że tam jest silnik od Subaru. Tak, tam jest czyli Subaru, te parę no. Centymetrów jest więcej tak. Dosłownie. I właśnie ta skrzynia biegów. Szybciej ale, go wkręca. Ale to, co potrzebujemy najwięcej w terenie, to się potrzebujemy dół najwięcej. Tak, no to dół ma przepotężny. To przepotężny i to właśnie o to chodzi. No, on za każdym razem na naprawdę trzeba uważać, bo na koło chodzi. Tak, ciśnięcie gazu problemu. Na maksa, siedząc nawet na dupie. Podrywa go do góry, nie? Czy polecibyś go na pierwszego kłada? Jak najbardziej tak, z racji tego, że... Może inaczej, no... Są takie jeszcze dwie kwestie, które mnie osobiście denerwują. To, co wy macie w Polarisach, ja tego nie mam. Czyli wy macie automatyczne jakby zapinanie blokady. Tak. A u mnie jest to, no... Odbywa się to elektrycznie. Ale, no, ale muszę się elektrycznie zatrzymać. Mechanicznie, tak, no. Elektrycznie, muszę się zatrzymać. Tak. Jest sekwencja po prostu guzików, które trzeba wcisnąć. Drugi minus jest taki, że przy zablokowanym moście z kierownicą trzeba walczyć, automatycznie nam odpina, więc naprawdę trzeba mieć trochę pary, szczególnie jak was zaczyna nosić, tak. Jak się wspinacie, to kiedyś właśnie jak byliśmy na takiej żwirowni no. U kolegi, to przede mną wjeżdżał kolega na Polarisie właśnie scramblerze. No. No to on idealnie w linii. Prosto. Ja jak zacząłem tak. To skończyłem jakieś 6 metrów. Tak, bo u ciebie robiło to, że... A była włączona blokada. Była włączona blokada, no bo przez to, że kierownica się tak mocno blokuje, walczysz z tą kierownicą, tak. Ale i tak wyrywa wiesz, się. No, wyrywa się. A on jak po sznurku wjeżdżał, ja dosłownie w tym samym jakby śladzie chciałem wjechać, no to ja już 6 metrów w lewo skończyłem, nie? I fajnie, bo on czekał na mnie na górze, żeby no, w razie pomóc, żeby tak. Mnie łapać. No to odjechałem. To miał więc dalej, jak gdzie w ogóle gdzieś obok wjechałem. No, to myślę, że uciekasz szybnie. Tak. Znaczy, to są takie minusy. Tak, które... To jest minus cały czas. Znaczy, kiedyś tego nie było jako minus, no bo wcześniej. Znaczy, na pewno jest to coś, co się nie psuje. Trzeba. Znaczy, nie psuje się, jeśli dobrze używasz. Tak. Bo jeżeli nie zatrzymiesz się i włączysz podczas jazdy, no to może dojść do uszkodzenia. Druga sprawa, że nawet jak zapinasz. To i tak musisz zobaczyć, czy na pewno się zapięło. Tak. Jeżeli zacznie mruga, to znaczy, że się nie zapięło i trzeba tą kierownicą lewo, prawo ruszyć tak, dokładnie tak. I dopiero zapinać. I tak samo jest z blokadą. Jeżeli blokada się nie wypnie do końca i zrobisz lewo, prawo, no to znowu to rozpieprzysz. Więc no niestety trzeba patrzeć i być świadomym tego, co tu się wyświetla. Mhm. To jest tak. Tak. To w Polarisie czy w Kanamie, no to te blokady z automatu działają, nie myślisz w ogóle o tym, nie? Tak. No, znaczy, ja i tak bardzo rzadko używam blokady, bo zapominam w ogóle, że ją mam. No.
Tak samo pewnie jak wy zapominacie, że my już nie pamiętamy, bo to działa z automatu, nie? Jeżeli sobie przypomnę o tej blokadzie, to wtedy mnie to denerwuje, że musisz to zrobić. Tak, że ona tak działa, ale no wydaje mi się, że wraz z waszym jakby skillem. Oczywiście, no bo wiadomo. Rzadko są takie aż takie tereny, że ta blokada aż tak mocno jest potrzebna. Znaczy, powiedzmy tak, na pewno jak ja przedostawiałem go w Daszewicach, jeździłem na trasie, co zrobiliśmy sobie tą trasę. Ja jechałeś za Polarisem, najnowszym Scramblerem. Tak, jechałem. I siedziałeś mu na zderzaku. Siedziałem mu na zderzaku, ale przyznam szczerze, naprawdę musiałem włożyć dużo siły tak. w kierownicę. I to jest akurat fajne, moim zdaniem, na pierwszego kwadra. Na pierwszego kwadra, żebyś poczuł. Tak, żebyś poczuł, dokładnie, żebyś poczuł, tak naprawdę wczuł się wkłada, co się z nim dzieje, jak reaguje i tak dalej. I to jest moim zdaniem dobry sprzęt na początek, bo na początek nie potrzebujesz go ani odblokowywać nic, bo tak. musisz pierwszy wszystko wyczuć. I to jest fajna opcja, bo drobnymi modyfikacjami tak. możesz go zrobić na sprzęt, który będzie dorównywał nawet 1000 tak naprawdę. No, w terenie niejednokrotnie widzieliśmy, jak chłopaki przede mną tak. Polarisami, wielkimi maszynami tak. próbowali gdzieś manewrować i niejednokrotnie tak. to samo zadanie tak. wykonywałem zdecydowanie łatwiej, jak szybciej. Nie moc. Tak. Ogólnie właśnie to trzeba podkreślić, że jeżeli chodzi o teren taki no hard, gdzie średnią prędkość mamy, no nie wiem, 15-20 tak, na godzinę. Fakt, że fajnie jest mieć tą moc, ale... Ale to jest zwinność potrzebna jest, tak. bo on jest też, powiedzmy, że on jest króciutki. To jest krótki kład, to nie jest duży kład gabarytowo, bo tutaj stoi Scrambler i tu widać, że on tak. ma tą swoją długość. To jest dłuższy. Jest dłuższy. Ale jeżeli chodzi o szerokość, kod, jak jest szerszy no, od twojego? Ja mam 138. 138, no to ta sama. No to samo pod tym szerokości. Ale to, wiesz, tu robi zawieszenie Fox robi. Tak, więc tak. tutaj w sporadzie to jest ten plus. Szczerze, jeżeli mógłbym wymienić ten mechanizm, jakby pracę no, tego tak, tak zespołu, no. plus to zawieszenie, to zostałbym przy tym To byś kładzie. Został przy tym tak. kładzie. Bo naprawdę mocowo starszy. No wiadomo, że no, fajnie jest mieć 1000, bo to jest inny jakby moment. Tak, ale powiedz sobie szczerze, masz tutaj 1500 km i przy tym kładzie tylko nic. Ta jedna awaria, nic więcej. Tak? No to też awaria, może wada jakby produkcyjna, wada nie składa no. po prostu kostkę. Tak. Ale odpukać, no kład. Tak, po prostu wsiadasz, trzeba też powiedzieć, że zaliczył jedną rolkę, która jest na filmie. Tak. I to dość taką konkretną, znaczy konkretnie. Konkretnie to wyglądało, tak konkretnie naprawdę wyglądało, nic się nie stało. Nie stało, dokładnie. Lampka pękła po prostu. A, no. Dlaczego też nie ma tej lampki? Bo no, to już jest druga lampka, którą no. zbiłem i stwierdziłem, że ona i tak nie ma jakby sensu. Ale fajnie się wpasował teraz ten laser no. i na pewno zrobi robotę. Co tu jeszcze z takich plusów? Plastiki są mega fajne w tym no, razie. Plastiki są mega wytrzymałe. Po pierwsze są mega wytrzymałe, mega elastyczne i mega tanie. W no. porównaniu do Scramblera. No właśnie, bo ty za ten górny plastik ile płaciłeś? Za cały ten górny plastik, kiedyś tutaj chyba bug był montowany, nie? Tak, kiedyś te stare miały. No. 180 zł. 180 Nowy, zł. Oryginalny, zamawiany w Yamaszce, nie? No to jest ten plastik nie? kosztował chyba 90. Lampka kosztuje 400. No to lampka droga. Lampka jest no. najdroższa. Czyli jak... lepiej lasera wrzucić. Jak mamy, no. to lepiej wrzucić tutaj. Znaczy, no, o plastiki to rzeczywiście, no to tanie. Nie, nie, są, tak. nie są jakieś drogie plastiki, nie? A przede wszystkim, no patrząc, to one no, cholernie są wytrzymałe, nie? No. I to się nie zmieniło, mocno bo go dewastuje. Cały czas Yamaha od tego 2007 roku, tak jak zaczęła produkcję Grizzlaka, to tak cały czas zasiadają tak. te plastiki, że są naprawdę mega fajne, tak, dobre tak. jakościowo są te plastiki. Nie? I to wytrzymuje. Naprawdę duże. Duże traktowanie hardkorowe w terenie, nie? I tak. to jest mega fajnie, nie? Jeżeli chodzi o jakieś inne takie wady, no to ty kiedyś chyba wspominałeś na filmie, że pękały ramy. Tak, no nie wiemy jak tutaj jeszcze, nie? Bo to jest za świeży kład. To jest za świeży kład, żeby sprawdzić tak. to. Parę razy leżał, 1500 km już ma przejechane. Ale tutaj nic nie dzieje, to jest za świeży kład, żeby tak rzeczy że oni też na pewno trochę też, mam nadzieję przynajmniej, troszeczkę poszli po to, zobaczyli, no inaczej, ten kład też przytył wagowo. Bo te pierwsze gryzle. Nie pamiętam ile było. Pierwsze gryzle ważyło 285 kg, no więc on też przytyły. Teoretycznie gabartowo się zmieniło, to gdzieś to musiało pójść. Sądzę, że też w ramę takie rzeczy poszło też. Możliwe, nie? że w ramę, możliwe, że coś tam też w tych wahaczach pozmieniło. Tak, no takie rzeczy poszło na pewno. Znaczy dla mnie na przykład ciągle wadą jest dojście do chłodnicy, do mycia, nie? No. Znaczy ogólnie na 1500 km raz mi się ostatnio zgrzał. Tak, raz się zgrzał. No powiedzmy sobie szczerze, no. Te kratka, co tu jest, wystarczy, żeby była wyciągana, nic więcej. Jakbyś tą kratkę wyciąganą, to byś wymył całą chłodnicę, a mycie przez tą kratkę, no to jest... No jest. Ale to nie jest dość mocno zaklejona, a w błocie było jeżdżone tym kładem. Tak. I nawet na ostatnim rajdzie, jak byliśmy... W Tuszynie to było. Tak, tak. No to my akurat mieliśmy odcinek z błotem. Wy byliście błotny bardzo, no. Wy nie mieliście tego odcinka, no to ja tam naprawdę byłem zakopany praktycznie po... Do samej góry. Znaczy, i co ciekawe, no. teraz też to jest fajna, były kanamy, tysiączki, nie tysiączki. No. Jeden kanam skończył tak, że została mu tylko klamka na widoku. Tak głęboko. Tak.
A ten sobie bez żadnego problemu. On jak mały pocisk, nie? No, wbijał się. Górą też robi, opona zrobi swoje, waga też zrobi swoje. Mnie nie patrzy. Przede wszystkim waga. Waga zrobi swoje. I jakby tylko jedna rzecz, jeżeli będzie Yamaha wpadła na pomysł w końcu, może obejrzą ten film, to może wpadną ten pomysł, żeby zrobiła w nowych modelach, żeby te klapki były wyciągane. Albo tutaj gdzieś jakiś dostęp mógłby być. Tak, lepszy, żeby fajnie można było za każdym razem wymieć tą chłodnicę, no bo jedziesz jeden za drugim. Zobacz też, że tutaj jakby ona po bokach jest zabudowana tak, plastikami. Tak, dokładnie. No bo teoretycznie tutaj sobie kerszerem możesz fajnie. Ale to dojść. Jak pod boku będziesz robił, to znowu pobierzesz kurde lamelki pobierz, tak, nie? Tak. To jest ten właśnie. Tak jak mówię, wyciągana wystarczała kredka, plastik z przodu, pych, kurde, byś miał za każdym razem czystą chłodnicę. Mówię, bo jedziesz na rajdzie, to jedziesz jeden za drugim i ten, co jest tą, no to wiadomo, ten styl wleci, podnosi i łapiesz, nie? Na ten sposób musi być zawsze pierwszy. Otóż to. Naprawdę ja nie mogę złego słowa powiedzieć na tego kłada. Przede wszystkim... I musi być pierwszy wszędzie. Tak, kupując w ogóle pierwszego kłada, ja cały czas w głowie jakby miałem Yamaha, nie? No bo marka. Myślę, że jest to marka dość legendarna. Tak. I trzeba oddać, że jest to naprawdę pancerna marka. Pancerna marka, dobrze zrobiona. Nie znałem wcześniej tutaj chłopaków, z którymi teraz jeździmy razem w ekipie, więc no też jakby nie mogłem się nikogo, wiesz, poradzić. Tak, doradzi się, tak. Więc no zdroworozsądkowo, kupując pierwszego kłada, postawiłem na Yamaha. Na markę przede wszystkim, na markę. Tak, na markę. Jakość. Tak, jakość, bo jeżeli coś w ogóle kiedyś słyszałem o kładach, to tylko słyszałem o Grizzly, Yamaha Grizzly. No. Chciałem Grizzly, aczkolwiek to było kupowane w pandemii. No w pandemii. Bardzo był duży problem jakby z dostępnością. Tak. I ten stał, więc tak naprawdę w ogóle się jakby nie zastanawiałem. Chwila decyzji, żeby go zakupić i no na tą chwilę. I to jest dobry zakup. Nie żałuję, naprawdę nie ma czego żałować. Pierwszego kłada polecam, bo jeżeli chcecie się nauczyć jazdy i chcecie się nauczyć dość takiej, można powiedzieć, agresywnej jazdy, ten kład wam się przywróci, prawdopodobnie nic się nie stanie. Nawet jeżeli te plastiki popękają, to jest kwestia kilkuset złotych. Tak, i się dalej, jedziesz dalej, tak. No i naprawdę robi robotę w terenie. No. Do dnia dzisiejszego Yamaha wydaje mi się, że robi fajną robotę. Fajnie robi sprzęt. Wiadomo, że są sprzęty, no aktualnie Polaris, jeżeli chodzi o kwestie... Tak, no technicznie. Technicznie to poszedł mocno do góry. Mocno do przodu, tak. Ale wydaje mi się, że Yamaha po prostu dalej będzie królowała swoją taką... Niezawodnością i jakością wykonania podzespołów poszczególnych. No bo powiedzmy, że tak naprawdę ten silnik, to wszystko, ta cała konstrukcja, no to cały... Ciężko to jest, zajechać. To ciężko jest to dojechać. Nie wymieniać oleju. No, inaczej, nie wymieniać oleju, nie dbać takie rzeczy, tak? Ale jeżeli dbamy o takie rzeczy, no to nie zajdziesz tego sprzętu. A zwróćmy uwagę, technicznie to jest ciągle 2007 rok, ciągle jest tak, technicznie można powiedzieć. No nie miałem jakby odniesienia do tak, poprzednich. Tak, ale konstrukcyjnie cała budowa. Na Polarisa, no jest przepaść technologiczna. Jest przepaść, ale od 2007 oni tylko jakieś drobnostki poprawiali, żeby dojść do tego, co jest. I tak jak mówimy, no 1500 km, jedna drobna awaria, która no moim zdaniem to po prostu miałeś po prostu jakiego pecha, po prostu to się stało. I nic więcej, wsiada, odpala, jeździ. Tak. Ludu w zawieszeniu nic nie ma, gdzie nie smarujesz nawet w zawieszeniu, bo ty nie masz co smarować w zawieszeniu. No to też jest prost, bo jest prosty w ale ten kład nie piszczy. 1500 km i jeździł w każdym tak. możliwym terenie. I nie piszczy. Dalej nie piszczy i wydaje mi się, że nie będzie. No bo zawieszenie właśnie, to jest dziwne. Zawieszenie nie, to jest właśnie, no. Ale jedyne co, no to ta manszeta strzeliła. No ale to, nie, ale to no. manszeta to wiadomo. I to jest właśnie, tutaj jest taki minus, że mogliby zrobić, zabezpieczyć, ale zobacz, że są wywiercone jakby otwory. Tak, jakby tutaj nie można było. Nie ma jakiejś dokładki, żeby te maszety, tak. bo to jest minus, że tutaj faktycznie bardziej osłonić. Jest to, tak. jest to odsłonięte. Ale jeżeli... na te kilometry, co zrobiliśmy w takich terenach, to i tak, nie można, broń Boże, na to narzekać. Na pierwszy układa mega polecam, jestem mega zadowolony. Jeżeli moglibyśmy, tak jak mówiłem, te kwestie pozmieniać. Nie wiem, czy bym go zmieniał, bo naprawdę bez awaryjności. To jest najważniejsze. I koszty utrzymania w ogóle tego kłada też są małe niższe względem jakby innych marek, tych takich bardziej znanych. No. Na pewno względem Kanama, no bo Kanama tam jest wszystko drogie. No ale to czy Polarisie tyle są części drogie, no to jak 1000 masz, no to musisz wydawać po prostu 1000. No i tutaj jest zasadnicza różnica przede wszystkim też w cenie, bo Kodiak w tej wersji względem Grizzly to jest 10 tysięcy złotych nic. Jest tańszy. Tak. No to jest Kodiak wersja. Jest tańszy, a tak naprawdę mamy... Pomijając hamulec starczowy z tyłu, tak. który możemy sobie dorobić w każdym momencie, no. wydaje mi się, że to nie byłaby jakaś droga przeróbka. No, to nie ma co narzekać. No i tutaj też była kwestia taka, że on wyszedł jakby z homologacją, nie? Aha. Ogólnie kupując tego kłada bez homologacji, macie tam chyba około 8 tysięcy złotych, też jest tanie. 8-9 tysięcy. Bez homologacji. No, czyli można mieć 18 tysięcy różnicy, kupując Grizzly Matem, no to jest przepaść się robi. No tylko trzeba też uwzględnić jakby przeróbki, żeby go doprowadzić. Do tego, ale kupując Grizzly fabrycznego, to i tak musisz. I tak jest poblokowany.
Gryzny fabryczny tak samo jest blokowany, też ma blokadę i wszystko, więc... No ale zdjęcie blokady jest dużo, dużo też tańsze niż jakbyśmy chcieli robić to przykładowo w Polarisie, nie? 2500 w Polarisie. W Polarisie, no. A tutaj zapłaciłem 350 zł. Tylko jakby za pracę, nie? Którą tak, za pracę do mechanika. No to jest śmiech cena, naprawdę, nie? Dobra, to było na tyle. Trzymajcie się, cześć. Trzymajcie się.